Cześć, tu Magdalena. Przychodzę dzisiaj do Was ze stosikiem książek, takich, które dla odmiany czytałam. Mamy już połowę lipca, w związku z powyższym chciałabym podsumować czytelniczo swój maj i czerwiec. Nie są to wszystkie książki, które w tych miesiącach czytałam. Część z nich to były pozycje wypożyczone i musiałam je po prostu oddać do biblioteki, dlatego nie pokażę Wam wszystkich, no tak fizycznie. Natomiast o wszystkich Wam opowiem. Jest tego 13, czyli jak na mnie całkiem dużo. Bez zbędnego przedłużania zapraszam na fanowską tyradę o książkach, które czytałam ostatnio. Pierwsza rzecz. Italo Calvino, Trudne miłości, tłumaczenie Anna Wasilewska, Państwowy Instytut Wydawniczy. Jest to moje pierwsze spotkanie z twórczością tego autora. Jego nazwisko oczywiście słyszałam opinie o jego pisarstwie, natomiast no jakoś się nie złożyło do tej pory. Co mnie w końcu przekonało? Zostałam nominowana do BookTagu Italo Calvino i postanowiłam nie robić go, dopóki nie przeczytam chociaż jednej książki tego autora. Padło akurat na zbiór opowiadań. No i co? To było coś absolutnie fantastycznego. A przy okazji do BookTagu oczywiście zachęcam, będzie podlinkowany w opisie. Natomiast przechodzę już do samej książki. Jest to 13 opowiadań z lat 1949-67. Tytuł każdego z nich sugerowałby, że są to opowiadania przygotowe, no ale nie. Słowo przygoda użyte w tytułach jest jak najbardziej ironicznie. O czym dokładnie te opowiadania są, nie będę streszczać. Powiem ogólnie, że są o napięciu między tym, jak osoba widzi się sama, a tym, jak mogą widzieć ją inni. Między tą taką autofikcją, którą każdy z nas ma na własny temat w swojej głowie, a cudzą na przykład czytelnika interpretacją człowieka. Bohaterowie Calvino żyją przede wszystkim wewnątrz siebie. Na zewnątrz są tacy niezręczni, niedopasowani, dość nieśmiali, nieco bojaźliwi. Przygody naszych bohaterów to zwykłe zdarzenia w życiu zwykłych ludzi. Ich wrażliwość i emocje wyolbrzymiajamy do rangi właśnie przygód poprzez ten emocjonalny stosunek do danej sytuacji. Opowiadania pełne są dyskretnego humoru, czułości, empatii wobec bohaterów. Autor jest do nich nastawiony ironicznie, ale bez złośliwości. Miłości jako takiej, co sugerowałby tytuł, jest tutaj w sumie niewiele. Więcej jest niespełnienia tęsknoty wyobrażenia. Postaci w jakiś taki rozczulający sposób są ułomne. Nie potrafią nawiązać kontaktu ze światem. Są zbyt zamknięte we własnym ja i to na wewnętrznym przeżyciu postaci skupia się autor. Cała przygoda rozgrywa się tak naprawdę w ich głowach. Jest tu zmysłowość, sensualizm, subtelność, wszystko zaś wyrażone jest w bardzo precyzyjny, jasny sposób. Mało słów, mnóstwo podskórnie buzujących emocji. Elegancja, wytworna prostota stylu połączona z precyzją myśli. Nawet jeżeli treść komuś nie przypadnie do gustu, to tego języka tak naprawdę nie sposób jest nie docenić, co oprócz tego, że jest zasługą samego Italo Calvino, musi być po prostu również zasługą tłumaczki. To się czyta wyśmienicie. Ja miałam troszkę problem z pierwszym z tych opowiadań, z przygodą żołnierza. Rzeczy dzieje się w komunikacji zbiorowej, mianowicie w pociągu. I jest tam przedstawiona sytuacja między nim a jego współpasażerką i muszę przyznać, że jako osoba, która doświadczyła złego, niechcianego dotyku w komunikacji zbiorowej, ja tutaj nie widziałam nieśmiałych zalotów wrażliwego żołnierza. Ja tutaj widziałam po prostu molestowanie seksualne. Może jest to nadinterpretacja moja w związku z moimi doświadczeniami w takiej sytuacji. Natomiast rzeczywiście to pierwsze opowiadanie dla mnie jako kobiety było problematyczne, więc tak naprawdę przyjemność, taką prawdziwą przyjemność czytania zaczęłam czerpać dopiero od opowiadania drugiego. I tak, zdecydowanie polecam Trudne miłości Italo Calvino. Druga książka, której Wam nie pokażę, bo już nie mam. Empuzjon, Olga Tokarczuk. Książka, o której słyszeli chyba wszyscy, a przynajmniej chyba wszyscy w Polsce. Pierwsza po Noblu, jednej z naszych najbardziej znanych pisarek. Jest rok 1913, uzdrowisko Gubersdorf, czyli dzisiejsze Sokółowsko na Dolnym Śląsku, do którego przyjeżdża nasz bohater Mieczysław Wojnicz. Jest to uzdrowisko dla osób cierpiących przede wszystkim na gruźlicę. Cała akcja będzie kręcić się wokół kontaktów naszego głównego bohatera z innymi kuracjuszami, którzy mieszkają w tym samym pensjonacie dla mężczyzn. Książka wpisuje się bardzo mocno w dyskusję na temat praw kobiet oraz ich roli w społeczeństwie, jaka w tej chwili, z pewnym trzeba przyznać jednak opóźnieniem, przetacza się przez nasz kraj. Żadna kobieta nie ma w niej nic do powiedzenia. Dialogi toczą się wyłącznie między mężczyznami. Tytuł zaś nawiązuje do jednej z potworzyc mitologii greckiej, Empuzy, która na co dzień zamieszkuje sobie Hades.
treścią i klimatem nawiązuje do Czarodziejskiej Góry Mana, którą osobiście uwielbiam, ale powiedzmy sobie szczerze, od Mana jest jednak bardzo, bardzo różna, mimo rzeczywiście licznych oraz wyraźnych nawiązań. I zacznę od tego może, co mi się podobało. Język. Oczywiście, sądzę, że nawet najzagorzalsi przeciwnicy Olgi Tokarczuk jednego zarzucić jej nie mogą. Ona pisze po prostu wspaniale. Można się z nią zgadzać albo nie, ale sposób, w jaki ona się wyraża, jest absolutnie mistrzowski. Druga rzecz, klimat. Nasi wszyscy bohaterowie przyjechali do uzdrowiska dosłownie odetchnąć pełną piersią po raz pierwszy od nie wiadomo kiedy, natomiast ten klimat jest duszny, gęsty, niepokojący. Coś wisi w tym krystalicznie czystym górskim powietrzu. Trzecia rzecz to trafnie postawiona oraz podsumowana diagnoza tego, co się dzieje w głowach części męskiej populacji, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Mówię tutaj oczywiście o rosnącej w sile grupie mężczyzn, którzy kobiet się po prostu boją, trochę brzydzą, widzą je jako zagrożenie dla swoich praw, dla swojego stylu życia, w związku z czym oplatają je jakimś takim kokonem mitu, wyobrażeń oraz przesądów. Kreują kobiety na jakieś takie istoty na wpół potworne, które są w stanie dosłownie zagrozić porządkowi świata. Momentami czyta się to dosłownie jak literacko podrasowane zdania z jakiegoś forum dla inceli albo z komentarzy, no powiedzmy sobie szczerze, zwolenników, chyba wszyscy wiemy mniej więcej, której partii politycznej. Bo cóż my tu mamy? Męskość definiowana jest jedynie jako antykobiecość, jako niekobiecość. Ta definicja dla samych mężczyzn jest oczywiście niewystarczająca, więc ciągle na nowo tę kobiecość kontestują, bo bez tego punktu odniesienia nie potrafią się w żaden inny sposób jednoznacznie zdefiniować. Z drugiej strony ta kobiecość ich jednak przecież pociąga. Nasi bohaterowie marzą sobie o zepchnięciu kobiet do sfery prywatnej, tak żeby nie destabilizowały porządku świata. Marzy im się powrót babińców, czyli wydzielonej kobiecej części domu, traktowanie kobiety jako dobra społecznego, które dosłownie będzie rodzić następne dobro, przede wszystkim chłopców. To definiowanie oraz przeżywanie męskości odbywa się w ciągłej kontrze do kobiecości, w ciągłym napięciu, ale także poczuciu podejrzenia, ponieważ w każdej chwili jeden mężczyzna drugiemu może zarzucić zniewieściałość. W tej powieści bardzo ważna jest choroba. Wszyscy nasi bohaterowie mają gruźlicę, która według teorii humoralnej jest jak kobieta, jest wilgotna. Każdy z naszych bohaterów wie, że przez zdrowych mężczyzn może być pogardzany, traktowany jako zniewieściały. Wszelkie inne problemy typu rasizm czy nacjonalizm są w powieści pochodną takiego patrzenia na męskość. Jeśli zdrowych, równych sobie intelektualnie mężczyzn jest za dużo, nie mogą uznać się po prostu za równych i przejść nad tym do porządku dziennego. Nie, muszą szukać dodatkowych kryteriów, zgodnie z którymi podzieliliby się na mniejsze grupki, ponieważ męskość w powieści to przede wszystkim dominacja połączona z kruchą ego oraz poczuciem wyższości. I tylko ostentacyjnie męska ekspresja jest w stanie stworzyć mężczyznę prawdziwego. No i tak wielu myślałam się i zgaduję, że póki żyje będzie myśleć dalej, nad czym pozostaje nam jedynie ubolewać. I w tym kontekście oczywiście Olga Tokarczuk również wspomina o homoseksualizmie, przede wszystkim kryptohomoseksualizmie, czyli tak zwanej niebiańskiej Afrodycie. I oczywiście ona nie wzięła tego znikąd. Wszyscy wiemy, że kryptogejów w środowiskach silnie homofobicznych, silnie nacechowanych religijnie bądź nacjonalistycznie jest cała masa, o czym co jakiś czas przekonują nas nagłówki tabloidów, z których wynika, że no, im bardziej ktoś jest homofobiczny, tym większa szansa, że przez jakąś aplikację umawia się z gejami na seks bądź będzie uciekał porynnie, jak jeden z bodajże węgierskich homofobów, parlamentarzystów uciekał z jakiejś gejowskiej orgii. Także tak, te wszystkie rzeczy, które są takie bardzo aktualne, bardzo nośne i bardzo też obecne w mediach, w książce Olgi Tokarczuk pojawiają się. Tak więc tych odniesień do współczesnego społeczeństwa, do współczesnej kultury w tej książce jest cała masa i w ogóle nie są one w żaden sposób subtelnie przedstawione. Są one do przełożenia po prostu jeden do jednego. Kilka rzeczy w książce mnie rozbawiło. Wypisałam sobie mianowicie, że na stronie 271 jeden z bohaterów wyraża opinię, że dobrą literaturę poznaje się po tym, że nie podoba się ona kobietom. Ale wiecie co, to nie jest coś, z czym ja się spotkałam tylko w Empuzjonie. Ja kiedyś znałam dziewczynę,
która mówiła, że nie będzie się poniżać czytaniem literatury pisanej przez kobiety, ponieważ kobiety nie mają nic do powiedzenia, a prawdziwą sztukę zawsze tworzyli i tworzyć będą tylko i wyłącznie mężczyźni. Słowo klucz znałam. I to nie była jakaś starsza pani zindoktrynowana. Nie, nie, to była osoba wtedy jeszcze przed 30. Z takich innych rzeczy, które mnie zawsze rozbawiają w kontekście takich, wiecie, hipermaczą męskich samców, jest to, że przede wszystkim wychowanie ich opisywane jest jako wychowanie przez tresurę. I tutaj takim symbolem w Empuzjonie będzie czarna polewka, do której jedzenia wuj oraz ojciec zmuszali naszego głównego bohatera. Tutaj jakby tematu nie będę dłużej rozwijać. Kto czytał ten wiek, to nie czytał, niech przeczyta koniecznie. Natomiast zawsze w tym kontekście również pojawia się odniesienie do płaczu i tego, że wiecie, no, prawdziwy mężczyzna nie płacze. I dla mnie to było zawsze niesłychanie frapujące, dlaczego zaistniał taki pogląd. Zwróćcie uwagę na to, że mężczyźni w epoce przedstawionej w książce, jak i we wcześniejszych, mężczyźni z wyższych klas, dobrze wykształceni, to byli mężczyźni przede wszystkim z wykształceniem klasycznym. Czyli wychowali się na Homerze. Co robi taki Achilles, któremu dzieje się krzywda? Nie idzie uzbrojony po zęby w bitwę do pierwszego szeregu, żeby pokazać, jakim prawdziwym jest macho. Nie, nie. On się ubiera coś wygodnego, bierze sobie lirę i idzie sobie popłakiwać i nucić smętne piosenki na plaży, po czym skarży się mamusi. Jakim cudem mężczyźni wychowani na Iliadzie doszli do wniosku, że prawdziwy mężczyzna nie płacze, dla mnie zawsze będzie największą zagadką zachodniej kultury. Jeżeli ktoś zna odpowiedź na to pytanie, błagam, człowieku, oświeć mnie w komentarze, bo ja tego po prostu nie ogarniam. I z takich ostatnich rzeczy, które mnie rozbawiły, to fragment o polskości jako glucie społecznym, który spaja nas ze sobą, nawet jeżeli jesteśmy otoczeni przedstawicielami innych nacji. I tutaj rzeczywiście jest taki fragment, który kojarzy mi się z tymi, wiecie, takimi mrożącymi krew w brzuch opowieściami pod tytułem Janusz na All Inclusive. Ale tutaj nie będę się to bardziej zagłębiać, tylko zwracam na to uwagę, że tak, uważam, że było to w miarę humorystyczne. Natomiast przechodzę już teraz do rzeczy, które podobały mi się troszeczkę mniej. Wspominałam już o tym, że książka jest przesycona odniesieniami do współczesności i mam wrażenie, że przez to jest troszeczkę zbyt doraźna, troszeczkę zbyt dosłowna i troszeczkę za bardzo jak wyrwana dosłownie z przepychanych na naszym podwórku politycznym. I dotyczy to nie tylko tych fragmentów, które mówią o sytuacji czy prawach kobiet, dotyczy to na przykład fragmentu o ateizmie. Jest takie zdanie ateizm versus nihilizm, które dosłownie brzmi jak wyciągnięte z występów prezesa kraju. Wszyscy wiemy mniej więcej, o czym mowa. Takie mam wrażenie, kurczę, miało nie być politycznie. To nie jest kanał polityczny. Druga rzecz, która podobała mi się mniej, to to, że książka jest krótka i w związku z tym postacie są rysowane takimi grubymi krechami. Poza naszym głównym bohaterem, tak naprawdę większość osób, które spotykamy, to są raczej personifikacje czegoś, co mi się kojarzyło z jakimiś takimi, wiecie, incelskimi konstruktami myślowymi, a nie postaci z krwi i kości. I ja rozumiem, że takie było zamierzenie, ale mam wrażenie, że przez to, że te postaci są tak ostro, tak momentami karykaturalnie zarysowane, że to troszeczkę zaczyna się kojarzyć z pamfletem, z jakąś agitką, a niekoniecznie z taką, wiecie, no, literaturą, do której Olga Tokarczuk nas jednak w większości swoich książek przyzwyczaiła. I ostatnie dwie rzeczy. Na samym końcu książki pojawia się takie krótkie podsumowanie mówiące o tym, że wszystkie mizoginistyczne teksty, które w książce się pojawiają, to są cytaty bądź parafrazy dzieł słynnych pisarzy. No i tutaj oczywiście następuje cała lista, na której możemy przeczytać, no, naprawdę największe nazwiska twórców literatury zachodniej. No i fajnie. Z tym, że co ja mam z tą informacją zrobić? To, że wiem, że gdzieś w książce Olgi Tokarczuk znajduje się zdanie, które jest parafrazą czegoś, co w której ze swoich wszystkich powieści napisał Joseph Conrad, niczego mi nie mówi, ponieważ ja nie znam kontekstu. No właśnie, ja mogę teraz przewertować 27 czy 9, nie pamiętam ile ich tam jest, tomów dziew zebranych Josepha Conrada i siedzieć z Empuzjonem i zastanawiać się, które. Ale nie o to chyba chodzi. Mam wrażenie, że to jest troszeczkę nieuczciwe wobec czytelnika, troszeczkę nieuczciwe intelektualnie, ponieważ kontekst jest tak naprawdę wszystkim.
Ja jestem jednak za tym, żeby do pewnego stopnia, nie w całości, oddzielać autora od dzieła, ale przede wszystkim również rozgraniczać postaci. Żadna postać nie jest nigdy stuprocentowym alter ego twórcy. Czasami twórca tworzy postać, która ma wręcz odwrotne poglądy do niego. Ci wszyscy wymienieni autorzy mogli być stuprocentowymi przedstawicielami swoich czasów i mieć rzeczywiście tak złe poglądy, jak przedstawione są w książce. Natomiast chciałabym móc zapoznać się z kontekstem i wyrobić sobie zdanie na ten temat sama, a nie tylko polegać na tym, że Olga Tokarczuk z wysokości swojego autorytetu mnie o tym informuje, że no słuchajcie, Ovidiusz nienawidził kobiet. Ja podejrzewam, że akurat w jego przypadku wiem, do czego ona pije, ponieważ twórczość Ovidiusza, nieskromnie tutaj powiem, znam, sądzę, że wystarczająco przyzwoicie. Ja jestem sobie w stanie spokojnie wyobrazić sytuację, w której za 400 lat z twórczości Olgi Tokarczuk pozostał to jako empuzjon i ktoś, wyrywając z kontekstu jej zdania, tworzy najgorszy, najbardziej mizoginistyczny pamflet w historii po prostu ludzkości, tylko na podstawie empuzjonu. Rozumiem zabieg polegający na tym, że Olga Tokarczuk nie dała przypisów. Po pierwsze, chciała troszkę zszokować pewnie czytelnika na samym końcu, kiedy on przeczyta tę notatkę końcową. Po drugie, nie chciała też wybijać nas z lektury, wskazując cytaty. Natomiast uważam, że dało się z tego wybrnąć. W tym podsumowaniu należało wskazać konkretne miejsce w konkretnym dziele danego pisarza, do którego się odnieśliśmy i wskazać jednocześnie, na której stronie w ustach którego z bohaterów parafraza bądź cytat pada. Może się czekam. Jest to oczywiście bardzo subiektywna rzecz, ale no tego mi zabrakło. Druga rzecz natomiast, którą chciałam poruszyć, to cytat z Żab Arystofanesa, bo tak, taki się pojawia w Empuzjonie i zastanawiam się, dlaczego autorka zdecydowała się zacytować akurat tłumaczenie Ławińskiej-Tyszkowskiej, które jest tłumaczeniem no 100 lat późniejszym od czasów, w których dzieje się książka, a w których w 1913 roku były dwa inne polskie tłumaczenia Żab, które w dodatku są niesłychanie łatwo dostępne. Sądzę, że oczywiście był to świadomy wybór Olgi Tokarczuk, że padło na to tłumaczenie, a nie jakieś inne, ponieważ no, jej możliwości researchu są zdecydowanie większe niż moje. Moje ograniczyły się do tego, że otworzyłam jeden plik w komputerze i spojrzałam na półkę. No, natomiast powiem szczerze, jak zobaczyłam to tłumaczenie Żab, to od razu wiedziałam, czyje to było tłumaczenie, ponieważ stylistyka wybiła mnie trochę z lektury i naprawdę zastanawiam się, czy nie lepiej by było wpasować inne tłumaczenie, które jest pisane językiem z epoki, w której dzieje się książka. Ale to też jest bardzo subiektywna rzecz i nie jest to krytyka, bo tak naprawdę każdy wybiera tłumaczenie, które mu się po prostu bardziej podoba. To jest subiektywna rzecz i jak najbardziej Olga Tokarczuk ma do tego prawo. Natomiast no, jestem ciekawa tutaj jakby procesu twórczego, jestem ciekawa jej procesu decyzyjnego. No. Po prostu jestem ciekawa. Sądzę, że to już czas przejść do następnej książki. Nie mogę całej godziny poświęcić na Empuzjon. The Beautiful and Damned, Francis Scott Fitzgerald, wydawnictwo Vintage. Ależ piękna katastrofa. Piękna ona, piękny on, piękne wnętrza, piękne nadzieje na gigantyczny spadek, no żyć, nie umierać, tylko jak żyć? No właśnie. Fitzgerald, jak to on, opisuje nam świat socjety, ludzi bogatych, ustosunkowanych na świeczniku. Tym razem są to ludzie żyjący z dnia na dzień, bez pomysłu na siebie, bez ambicji, goniący za coraz silniejszymi emocjami. Są to ludzie również dość płytcy i co tu dużo mówić, zupełnie niesympatyczni, egocentryczni, którzy tak lekko od niechcenia, ale niesłychanie okrutnie oceniają wszystkich wokół siebie, ale również siebie samych i siebie nawzajem. I z jakiegoś powodu są to ludzie, od których ja jako czytelniczka nie potrafiłam się oderwać. Antony i Gloria, bo tak nazywa się dwójka naszych głównych bohaterów, postanawiają pobawić się w małżeństwo. On jest naiwny, tchórzliwy, sparaliżowany jakąś kompletną niemocą życiową, bezradny. Ona jest intelektualnie płytka, rozkapryszona, skrajnie próżna i zawsze musi postawić na swoim, no bo przecież ma seks appeal, więc najwyraźniej po prostu jej się należy. No, materiał z jednej i drugiej strony na związek idealny. Nie ma co. Początkowo, póki są jakieś pieniądze, idzie im jeszcze w miarę nieźle. Ale ona jest tak naprawdę rozkapryszonym dzieckiem,
które po prostu musi mieć co chwilę nową sukienkę albo inną zabawkę. On natomiast jest uległy, rozrzutny i uważa, że każdemu z nich należy się dokładnie wszystko to, na co mają w tej chwili ochotę. Co może pójść nie tak? No jest do tego manipulatorką. Bawi się mężczyznami, on zakochuje się w niej tak naprawdę, na dobrą sprawę, dopiero wtedy, kiedy ona zaczyna go ostentacyjnie wręcz ignorować. Co potwierdzałoby starą prawdę, że najlepszym afrodyzjakiem jest jednak obojętność. Do tego wszystkiego w miarę szybko zaczynają dochodzić problemy alkoholowe. Najpierw i przede wszystkim u niego, ale u niej również ciągłe wylewanie żarów, nawarstwiające się niekontrolowane, spontaniczne wydatki pod wpływem również alkoholu. No po prostu są to okropni ludzie i zakładam, że dużą część z was w tej chwili totalnie zniechęciłam do tej lektury. To może teraz spróbuję was jednak troszeczkę zachęcić, ponieważ ta lektura to nie jest książka, która ma sprawdzić, że zakochamy się w bohaterach i będziemy z napięciem podążać za ich losami. To jest książka, która opisuje dekadencki upadek nieznośnych, okropnych ludzi, a robi to w sposób absolutnie kunsztowny. Fitzgerald to nie jest literatura, która stoi akcją czy fabułą. Jest to literatura, która stoi klimatem przede wszystkim i językiem. A język ten moim zdaniem nie ma sobie równych. Jest kunsztowny, misterny, miejscami poetycki, nasycony trafnymi metaforami i wtrąceniem tu i ówdzie absolutnie uroczych aliteracji. Całość jest melancholijna, ale o dziwo również i romantyczna. Jest nihilistycznie, jest gorzko, jest zwyczajnie smutno. I jest to jedna z tych książek, przy których absolutnie można zgrzytać zębami na bohaterów i ich niedole, które sami sobie zgotowali, bo ich nieszczęście jest z rodzaju tych, na które większość z nas spojrzy na zasadzie, no wiecie co, inni mają jakby prawdziwe problemy. I ani Antoniemu, ani Glorii tak na serio nie sposób współczuć. Oni są sami sobie winni, są sami siebie warci. I autor w żaden sposób nie sympatyzuje z nimi, nie wybiela ich, nie próbuje przeciągnąć czytelnika na ich stronę. Nie, on widzi absolutnie wszystkie ich wady, on je podkreśla, opisuje drobiazgowo i on nie ma wątpliwości co do tego, że ta dwójka to są po prostu złe postaci. Określa ich na różne sposoby, krytykuje ich na różne sposoby, nie robi tego nigdy zjadliwie, bo nie jest to autor moralizujący. Jedno z takich określeń, które mam wrażenie najlepiej do nich pasuje, to jest The Wild Art Babes in the Wood, czyli takie zdezorientowane dzieci w lesie. W naszych bohaterach widać, że są to osoby, które są wykształcone, mają potencjał intelektualny, mają również dość duży kapitał kulturowy, natomiast rządzą nimi emocje i ten kapitał trwonią tak, jak trwonią swoje pieniądze. Oprócz głównych bohaterów mamy oczywiście cały szereg postaci drugoplanowych, które bardzo często odnoszą się do poczytań naszej głównej dwójki, które tym bardziej ostro pomagają zarysować dekadencki upadek Antonego i Glorii, dla których pozorny happy end, bo takim no pozornym happy endem ta powieść się kończy, oznacza konieczność męczenia się ze sobą przez resztę życia. Chciałam jeszcze wspomnieć o jednym zabiegu formalnym, mianowicie jest to powieść, ale zdarzają się co jakiś czas sceny, które są pisane troszeczkę jak scenariusz. Jest to przede wszystkim nawiązanie, tutaj wam pokażę może, jest to przede wszystkim nawiązanie do tego, że jeden z bohaterów drugoplanowych zajmuje się właśnie tym pisaniem scenariuszy. W związku z powyższym mamy tutaj właśnie podział na role, mamy opis sceny, mamy pewnego rodzaju didaskalia. I jest to, mam wrażenie, bardzo dobry zabieg, który pokazuje dodatkowo i tak bardzo dosłownie sztuczność i pewnego rodzaju teatralność życia Antonego i Glorii. Jest to książka raczej dla fanów twórczości Fitzgeralda. Nie jest to tak dobra książka ani jak Wielki Gatsby, ani jak Tender is the Night, którym zachwycałam się w styczniu. Natomiast jest to książka, którą polecam, jeśli jesteś odporna na beznadziejnych, irytujących bohaterów i w książce bardziej doceniasz język niż to, że możesz się związać emocjonalnie z postaciami. Czego nie polecam, to konkretne wydanie. Jest koszmarna czcionka, momentami tutaj akurat pewnie nie znajdę takiej strony, ale zdarzają się
zdarza się takie zagęszczenie liter w linijce, że wydają się niemalże bez spacji. Ta czcionka jest też taka troszeczkę rozlana, papier jest kiepski, także jeśli masz ochotę przeczytać tę książkę, to polecam wybrać jakieś inne wydanie. Ja za ten egzemplarz dałam 15 zł, więc tak naprawdę chyba nie mam moralnego prawa, żeby się nad nią znęcać, ale dobrze, skończę już. Kolejna rzecz, Niccolò Machiavelli, Historie florenckie, wydawnictwo One Press, przekład Arkadiusz Romanek. Machiavelli ma zdecydowanie lżejsze pióro niż zapamiętałam. Ja czytałam bardzo dawno temu W zamierzchu i młodości księcia i pamiętam, że pomimo niewielkich rozmiarów tę książeczkę czytało mi się dość długo i dość żmudnie, muszę przyznać. Nie wiem, czy jest to kwestia przekładu, czy po prostu dorosłam czytelniczo i się wyrobiłam. Zobaczymy, ponieważ do księcia mam nadzieję wrócić niedługo. Sama książka Machiavelliego poprzedzona jest takim bardzo krótkim wstępem, w którym zaznaczono, że Machiavelli korzystał z innych źródeł, są one nawet wymienione, natomiast niestety nie dowiemy się, gdzie i w jakim zakresie od nich odbiegał, a wiemy, że odbiegał, ponieważ nie zdecydowano się na przypisy. Nie wiem, jaki jest sens wydawania źródeł historycznych, bo jest to ewidentnie źródło historyczne w takiej formie. No ale tak, ktoś podjął taką decyzję, tak zostało wydane. W związku z powyższym czytałam książkę dość długo, ponieważ masę rzeczy musiałam sprawdzać w internecie i innych książkach. Książek jest 8, pierwsza z nich to jest taki bardzo szybki, bardzo ogólny zarys historii całej Italii, natomiast od drugiej księgi zaczyna się już treść właściwa, czyli historia Florencji, przede wszystkim zdrad, spisków, stronnictw, knucia, przemian politycznych, które następowały bardzo, bardzo szybko, prób budowania ustroju, które, muszę powiedzieć, były dynamiczne i karkołomne. No, Republika Florencka to był bardzo dziwny twór, który się rodził przez wieki w bólach i chyba tak naprawdę nigdy nie dorodził do końca, ponieważ za każdym razem, kiedy Florentyńczycy myśleli, że już osiągnęli coś, już ten ustrój zaczyna być tym, na czym tak naprawdę im zależy, no to nagle okazywało się, że ktoś jednak przejął władzę, ktoś kogoś zdradził, gdzieś jakiś możny ród postanowił zrobić jakąś imbę, no i koniec końców wszystko się wali jak domek z kart, a jeszcze do tego oczywiście Włochy w tych czasach były rozbite tak naprawdę na takie no niewielkie państewka, które ze sobą wiecznie konkurowały, wiecznie rywalizowały i ciągle prowadziły wojny. Do tego po całej Italii snuły się jeszcze wojska zaciężne, bo przecież jeszcze tylko wojsk zaciężnych w tym kraju brakowało. Także tak, jest mnóstwo nazwisk, dat, szczegółów, anegdot, są przytaczane mowy oraz dokumenty. Nie wiemy niestety, bo nie ma przepisów, na ile są przytaczane dosłownie. Pewnie w jakimś stopniu, ale powiedzmy sobie szczerze, pewnie nie za wielkim. Czytając historię florencką, musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz. To nie jest tak, że Machiavelli wstał sobie rano i stwierdził: o, napiszę historię mojego miasta. Nie. On tę książkę pisał dla konkretnego czytelnika, jednego konkretnego czytelnika, Klemensa VII, papieża ówczesnego z rodu Medyceuszy, który z tego, co kojarzę, formalnie tak naprawdę był bękartem jednego z Medyceuszy, ale nieważne. Machiavelli no, popadł w swoim czasie w niełaskę i chciał troszeczkę odzyskać pozycję i może majątek, no i postanowił napisać właśnie historię florenckie od czasów najdawniejszych do śmierci Wawrzyńca Wspaniałego. Dlaczego właśnie te czasy? Ponieważ miał okazję o tych najbardziej znanych Medyceuszach, przede wszystkim właśnie Cosimo i Lorenzo, napisać, powiedzmy sobie szczerze, no taki troszkę panegiryk. I pomimo, że czyta się to lekko, pomimo, że czyta się to jak powieść, no to są takie fragmenty, gdzie czyta się jednak z pewnym zażenowaniem o tym, że no te osoby, które historia może oceniać bardzo, bardzo różnie i my z dzisiejszej perspektywy no mamy bardziej zniuansowane spojrzenie, tutaj są pokazane jako wzory cnót bez smazy i skazy, po prostu najlepsi ludzie, jacy kiedykolwiek stąpali po tym globie. Niemniej jednak, jest to pisane z dużą lekkością, z dużym wdziękiem, nie nuży, pomimo że nazwisk, nazw własnych jest tutaj dużo i jest pewna konfuzja również co do następstwa zdarzeń, ponieważ Machiavelli jest, jakby to powiedzieć, oszczędny w datach.
Nie jest to jedyne tłumaczenie historii florenckich na język polski. Wcześniej w wydawnictwie PWN wyszło tłumaczenie bodajże Karola Estrehera. Ja bardzo chciałam tę książkę przeczytać i kiedy kupowałam, to była to jedyna dostępna opcja. I gdybym wiedziała, że jak troszkę poczekam, to się kilka pojawi na portalach aukcyjnych w podobnych cenach jak to, no to bym poczekała i może rzeczywiście kupiła to dawniejsze wydanie PWN, bo podejrzewam, że tam może są przepisy, nie wiem. Jeżeli ktoś Was ma, jeżeli ktoś Was zna, proszę dać znać, jak to wygląda w tamtym wydaniu, bo po prostu jestem ciekawa. Drugi raz raczej w życiu czytać tego nie będę, natomiast tak przekartkować, porównać, gdyby się dało pożyczyć, to chętnie bym pewnie coś takiego zrobiła. Tak więc polecam, ale tylko i wyłącznie psychofanom tego miasta. I kolejna książka to reportaż Beze mnie jesteś nikim z wydawnictwa Czarnego, autorem jest Jacek Hope. No i tutaj muszę przyznać, że mam mieszane uczucia. Ja nie czytam zbyt wielu reportaży, więc też nie czuję się tutaj na siłach jakoś oceniania, jak on się wpisuje w gatunek i czy jest lepszy, czy gorszy od innych, no bo nie mam jakby wystarczająco dużej skali porównawczej. Widziałam, czytałam bardzo dobre opinie o tym reportażu i czułam rzeczywiście na taką wiwisekcję trochę tego, co się dzieje w naszym systemie ochrony przed przemocą, w systemie karania za przemoc, a tak naprawdę dostałam zbiór drastycznych, jednostkowych historii. I tak naprawdę największą wartość tego reportażu widzę w tym, że ktoś poszedł do ofiar i dał im się tak po prostu wygadać. Natomiast w tej książce rzeczywiście zabrakło mi takiego głębszego, całościowego spojrzenia na temat, na to troszeczkę liczyłam i pod tym względem się zawiodłam. To nie jest tak, że teraz chciałabym ten reportaż zjechać i powiedzieć, że o, jeju, nie podobał mi się, więc jest niedobry. Nie, nie, nie o to chodzi. On miał bardzo dużo, bardzo dobrych elementów, które doceniam. Przede wszystkim z takich rzeczy, które mnie uderzyły, to to, że no po raz kolejny przekonałam się, jak bardzo ta przemoc jest wszechdobylska, jak bardzo jest osadzona w naszej tradycji, jak nie zaskakujące, jak błahe są powody przemocy. W jak typowych sytuacjach powstaje, jak proste jest jej uzasadnienie, że wystarczy tak naprawdę garść stereotypów o kobietach czy dzieciach, no bo te grupy doświadczają przemocy jednak najczęściej. Chociaż trzeba przyznać, że autor w sposób rzeczywiście sprawiedliwy próbuje podejść do tematu, ponieważ o przemocy kobiet wobec mężczyzn również dużo pisze i jednostronności pod tym względem absolutnie nikt nie może mu zarzucać. Widać, że nasz system radzenia sobie z przemocą jest nieudolny. Jak wszyscy widzą, ale nikt nic nie robi. Jaką rolę w propagowaniu przemocy ma religia, ma tradycja, ponieważ argumenty o tym, że w Biblii napisano, że dziecko trzeba karcić, albo argumenty księży o tym, że żona musi nosić swój krzyż, oczywiście, jak zwykle przy tym temacie pojawiają się w opowieściach ofiar, bez tego najwyraźniej ani rusz. Taka opowieść, która najbardziej mnie uderzyła, którą najbardziej zapamiętam, nie jest opowieścią samej ofiary przemocy, jest opowieścią policjantki, która próbowała na przemoc zareagować i zrobiła to w sposób jak najbardziej prawidłowy, za co została ukarana. Ponieważ system nie dość, że jest zły, to niestety świetnie się broni przed osobami, które próbują coś w nim zmienić. Akurat jak tę książkę wypożyczałam, to temat znowu był bardzo nośny, ponieważ nasz kraj zalała fala drastycznych opisów związanych ze śmiercią kolejnego małego chłopca w kolejnej patologicznej rodzinie, w kolejnym rozwalającym się bloku, który najwyraźniej, jak wszystkie tego typu budynki, miał dźwiękoszczelne ściany, no bo po raz kolejny nikt absolutnie nic nie słyszał. To, co uważam za zdecydowane plusy tej książki, to to, że autor sięgnął do statystyk i w pewnym stopniu nam je przedstawia, jak również to, że o przemocy pisze jako o takiej wieloaspektowej sieci powiązań między ofiarą a sprawcą, a nie prostym, brutalnym akcie czynienia zła. Podoba mi się również to, że opisując podobne typy przemocy, autor miesza ze sobą wątki różnych osób, które opisuje. Mam wrażenie, że ten zabieg pomaga dostrzec, jak często te sytuacje są do siebie podobne, jak bardzo to wszystko jest uniwersalne na dobrą sprawę. Pokazuje nam, że ta przemoc jest schematyczna, jest powtarzalna i jak straszne nie byłoby jednostkowe przeżycie, jednostkowa tragedia, to jednak pewien typ sprawcy, pewien typ przemocy, pewien typ sytuacji to jest coś, do czego możemy podejść systemowo, to jest coś, co możemy zdiagnozować, co się powtarza w społeczeństwie i w związku z tym powinniśmy umieć to rozpoznać i chociaż do pewnego stopnia temu przeciwdziałać.
Widać, że autor podszedł do swoich bohaterów, do osób, z którymi rozmawiał, z dużym szacunkiem, z dużą delikatnością, że zdobył ich zaufanie i że tam musiała się wytworzyć między tymi osobami pewna więź, że musiał się poczuć z nim bezpiecznie. To też jest duży plus książki, bo tutaj rzeczywiście widać ten szacunek autora do postaci, które opisuje. I autor starał się pokazać różne konteksty przemocy, starał się pokazać to, że samo zjawisko przemocy jest, no, dość, można powiedzieć, demokratyczne i dotyczy tak naprawdę potencjalnie każdego z nas, niezależnie od tego, w jakim środowisku się wychowywał czy żyje. Natomiast jednak mimo wszystko pewne ogólne wnioski nasuwają się same i są one takie, że niski iloraz inteligencji, brak wykształcenia, zerowy albo bardzo niski kapitał kulturowy, bezrobocie, dziedziczona bieda, nieporadność, alkohol, duża rotacja konkubentów bądź konkubin i tak zwane surowe wychowanie to są czynniki niemalże gwarantujące występowanie przemocy w danym środowisku. I nie są to czynniki, które muszą występować wszystkie naraz. Wystarczy jeden z nich, żeby prawdopodobieństwo przemocy było już wysokie. I pomimo, że ten reportaż nie był tym, na co liczyłam, to i tak uważam, że dobrze, że ofiarom oddaje się głos. Uważam, że dobrze, że te książki powstają. Nawet jeżeli któraś z nich do mnie osobiście jakoś nieszczególnie trafi, to sądzę, że im więcej mówi się o temacie, tym większa szansa jest, że w końcu jako społeczeństwo któregoś pięknego dnia ogarniemy się i zaczniemy naprawdę coś z tym robić, bo są kraje, które na tym polu mają znacznie większe sukcesy niż my. Są procedury, które możemy naśladować, są pewne rozwiązania, nad którymi inni pracują już od dekad i wystarczy po prostu spróbować to przełożyć na naszą specyfikę kulturową i może być lepiej. I kolejna książka, i również niestety pesymistyczna, Yuval Noah Harari, Sapiens od zwierząt do bogów, wydawnictwo naukowe PWN, tłumaczenie Justyn Hunia. Jest to książka, o której kilka lat temu było bardzo głośno, jednak mnie jakoś ominęło, nie miałam do tej pory też okazji czytać innych pozycji tego autora, ale no, napotkałam przez przypadek w bibliotece i stwierdziłam, dobrze, czas w końcu to nadrobić. Żałuję, że wcześniej po nią nie sięgnęłam, bo jest to bardzo rzeczywiście dobra książka. Mam nadzieję sięgać po inne pozycje tego autora w przyszłości. Chociaż rzeczywiście ma swoje wady, już się tutaj zagłębiam. Książka próbuje odpowiedzieć na pytanie, jakim cudem Homo sapiens z niewiele w sumie znaczącego gatunku przerodził się w postrach planety. Jakie miał szanse, jak te szanse wykorzystywał, co mu pomagało, a co wręcz przeciwnie. Od tego nasz autor wychodzi, a dalej robi się tylko ciekawiej. Dlaczego na Ziemi w tej chwili żyje tylko jeden gatunek Homo sapiens? Co się stało z innymi? Kto udomowił człowieka? Czy można powiedzieć, że rozwój Homo sapiens to pod pewnymi względami ewolucja przez rewolucję, ponieważ autor skupia się na trzech rewolucjach: poznawczej, agrarnej oraz naukowej, które na biologiczne funkcjonowanie naszego gatunku i przez to na jego ewolucję miały i mają nadal niebagatelny wpływ. Mnóstwo faktów, ciekawostek, anegdot. Do tego książka pisana jest niespiesznie, jest to książka dość gruba, około 800 stron, pisana wartkim, angażującym językiem, nieco gawędziarskim w stylu. Niektórym może przeszkadzać to, że jest tutaj pewna ilość powtórzeń oraz nawiązań. Mi to jednak nie przeszkadzało, ponieważ podkreślało to dodatkowo, jak te tematy bardzo łączą się ze sobą, jak jeden z drugiego wynika, jak również dodatkowo pomagało, co tu dużo mówić, w zapamiętywaniu pewnych faktów, no bo jak się coś przeczyta raz, no to jest jakaś tam szansa, że się to zapamięta. Natomiast jeżeli w danej książce przeczyta się coś raz, a później do tego jest drugie, trzecie nawiązanie, no to już jest jednak większa szansa, że coś w tym mózgu zostanie. Także ja akurat lubię w literaturze popularno-naukowej tego typu zabiegi. Autor nie unika podawania swoich osobistych poglądów w książce, natomiast są one napisane w taki sposób, że nie ma się raczej wątpliwości, przynajmniej ja nie miałam co do tego, gdzie autor przedstawia nie tyle fakt naukowy, co własną opinię. Nie mam z tym problemu. Z jego opinią mogę się zgadzać albo nie. Jest to człowiek, a nie robot. Ma prawo do swojej opinii. Pisząc książkę popularno-naukową, ma prawo również czytelnikowi ją przedstawić, ale wiem, że są osoby, którym taki zabieg pewnie będą przeszkadzały, dlatego od razu ostrzegam. Natomiast książka jest rzeczywiście dość dygresyjna w charakterze, więc nie jest to coś, co wybije z rytmu czytania, nie jest to coś, co się jakoś strasznie rzuca w oczy jako element niepasujący do całej reszty. Książka jest również pełna takich błyskotliwych stwierdzeń, takich, wiecie, cytowalnych zdań. Chciałabym wam tutaj przytoczyć na przykład. To nie my udomowiliśmy pszenicę. To pszenica udomowiła nas. Słowo udomowić pochodzi od łacińskiego słowa domus. Kto zaczął mieszkać w domach? Nie pszenica.
Homo sapiens. Albo historia to opowieść o tym, co garstka ludzi robiła w czasie, gdy reszta ludzkości orała pola i nosiła wodę. Ponieważ jest to pewnego rodzaju jednak kompendium i pozycja popularno-naukowa, no to siłą rzeczy będą się zdarzać tutaj pewne pominięcia i uproszczenia, ale ogólnie mam wrażenie, że jest to rzecz napisana bardzo klarownie, bardzo dobrze trzymająca się również tematu bez nadmiernego odbiegania w jakieś tematy poboczne. Czy zmieniła moje życie? Nie. Czy czegoś się z niej dowiedziałam? Tak. Czy sprowokowała mnie do własnych przemyśleń? Jak najbardziej. Czy dobiła wieko do trumny z napisem Wiara w ludzkość? A jakże. Książka zwraca uwagę na wiele nośnych i ciekawych tematów i tutaj chciałabym wymienić tylko szybciutko kilka. Przede wszystkim kulturotwórcza rola plotki. I nie zacytuję tutaj Wergiliusza, chociaż mnie korci. Ponadto takie rzeczy jak zdolność wymyślania i abstrahowania, zdolność tworzenia opowieści oraz mitów. Temat mitologii jako spoiwa społecznego pozwalającego funkcjonować większym grupom powyżej 150 osobników. Temat religii jako narzędzia tworzenia wspólnoty oraz kontroli tej wspólnoty. Kultury jako sieci sztucznych instynktów, interkulturowości, zdolności jednostki do przynależności do więcej niż jednej kultury, ale również rola imperiów w przyspieszaniu wymiany technologicznej oraz kulturowej. Całość zaś kończy się pytaniem retorycznym, czy jest coś bardziej niebezpiecznego niż niezadowoleni i nieodpowiedzialni bogowie, którzy nie wiedzą, czego chcą. Marek Aureliusz, rozmyślania do siebie samego. Wydawnictwo Czarna Owca przełożył Krzysztof Łapiński. Wyobraź sobie, że jesteś najpotężniejszym człowiekiem na świecie, panem wielkiego imperium. Dowodzisz najpotężniejszą armią świata, jesteś potężny i ktoś cię właśnie strasznie wkurzył. Co robisz? A. Skazujesz na wygnanie. B. Skazujesz na śmierć. C. Łaskawie wybaczasz. D. Wieczorem zapisujesz w dzienniczku. Ludzie czasem są głupi i źli. Muszę im dawać lepszy przykład. O Marku Aureliuszu miałam okazję powywnętrzać się jakieś pewnie z 40 minut, jak nie dłużej, na kanale. Do materiału oczywiście zachęcam i ten jeden odcinek o nim to, jak możecie się domyślić, było za mało, skoro nagrałam drugi, o samej filozofii stoickiej, którą on w swoim życiu starał się kierować. Cóż, tutaj oczywiście nie będę się powtarzać, powiem tylko w kilku słowach. Był to człowiek pełen sprzeczności, postawiony chyba na najwyższym z możliwych piedestałów, jakie ówcześnie istniały, który mógł się nie przejmować nikim i niczym, bo co tu dużo mówić, no był praktycznie władcą świata, a tak po prostu po ludzku na co dzień starał się być lepszy. Dla siebie, dla swoich bliskich, dla dalszego otoczenia, ale też i dla imperium, wiadomo, dla swoich poddanych, czasami również i dla wrogów. Człowiek niesamowicie skromny, który pozostawił po sobie luźne zapiski, których nie planował wydawać. Nie jest to rzecz pisana pod publiczkę. To są jego osobiste dzienniki. Jest to niesamowita i niepowtarzalna, mam wrażenie, sytuacja, w której możemy zajrzeć sobie w umysł, w charakter człowieka, który nie żyje od bardzo, bardzo dawna, który zmagał się sam ze sobą, który pisze o swoich wadach, pisze również dość samochwalczo o swoich zaletach, nie ukrywajmy tego. Człowiek skomplikowany, niesłychanie wrażliwy i ja mogę tylko i wyłącznie polecać, z zastrzeżeniem, że do bardzo niespiesznej lektury. To jest coś, czego nie polecam czytać naraz, bo jest to rzecz dość chaotyczna i polecam właśnie to wydanie, to tłumaczenie. Jest inne tłumaczenie na rynku, mówię o nim więcej troszeczkę w moim materiale o Marku Aureliuszu, ale to jest po prostu wyśmienite. Polecam. Gorąco polecam. Kolejna książka wiąże się z poprzednią, ponieważ jest to A Companion to Marcus Aurelius z serii Blackwell Companions to Ancient World pod redakcją Marcela Van Kerena. Mamy jakieś 600 albo 700, tak mi się wydaje, stron naprawdę solidnej wiedzy podzielonej w dodatku klarownie na 6 części, a są nimi po pierwsze źródła dotyczące Marka Aureliusza, po drugie jego biografia oraz informacje o jego pochodzeniu, trzecia część to jego rządy, czwarta przedstawienie Marka Aureliusza w sztuce, przede wszystkim w sztuce propagandowej oraz na monetach z jego epoki, piąta część to filozofia Marka Aureliusza oraz szósta recepcja jego dzieła oraz myśli filozoficznych w czasach
późniejszych. I tak naprawdę omawiając tę książkę, powinnam recenzować każdy z tych dział osobno, ponieważ każdy z nich miał innych autorów, ale no, nie będę tego tutaj w tej chwili robić, powiem tylko ogólnie. Książkę czytało się bardzo dobrze, ponieważ niezależnie od tego, kto pisał rozdział, widać, że solidnie bardzo ktoś podszedł do kwestii redakcji i czyta się to jak całość, a nie jak rzecz złożoną z jakichś skrawków, które pisali ludzie, którzy mają różny styl. Ten styl jest w całości bardzo klarowny, bardzo jasny, jest taki rzeczowy. Po prostu jest to styl naukowy, co tu dużo mówić, ale nie jest to styl suchy. Jest to język wartki i bardzo angażujący. Jest oczywiście troszkę takiego słownictwa, no wiecie, branżowego, związanego z filologią klasyczną, a ponieważ jest to jednak coś adresowanego do ludzi, którzy się tym zajmują, no to nie jest to słownictwo jakoś wyjaśniane czy tłumaczone. Ale ten język naukowy nie jest na siłę sztucznie nasycony tym słownictwem naukowym, tak gdzie można użyć zwyczajnego, codziennego słowa. Tam jest ono używane, nie jest to coś, co ma, wiecie, przyprawić o siwe włosy studentów pierwszego roku i pokazać czytelnikom, że ej, w ogóle ja to się znam, a ty idź sobie. Nie, nie, ten język szanuje swojego odbiorcę, nie ma go za idiotę i jest po prostu bardzo przystępny, nie tracąc przy tym swoich cech naukowości. Pozycja jest bardzo detaliczna, natomiast ten wywód rzeczywiście jest świetnie zaplanowany i ten plan został bardzo, bardzo klarownie wykonany. Czyta się moim zdaniem wyśmienicie. Na co jeszcze chciałabym zwrócić uwagę? Bibliografii jest tak jak rozdziałów 6. Pod każdym z nich jest osobna bibliografia, która się tyczy tylko i wyłącznie danego tematu. Czego się przyczepię, to ilustracje. Zdjęcia w rozdziale 4 są w większości po prostu fatalnej jakości, szczególnie zdjęcia monet i tu nie będę się bardziej znęcać nad tematem, są po prostu złe i niewyraźne. Tyle. Jest to książka, którą czytałam przygotowując się do materiału o Marku Aureliuszu, wszelkie takie kompaniony, a jest to książka z jednej z kilku istniejących serii naukowych. Tego typu książki najczęściej podsumowują stan wiedzy, nakreślają główną problematykę badawczą związaną z danym tematem. Są kopalnią wiedzy, ale również przede wszystkim odniesień do fachowej, bardziej szczegółowej literatury przedmiotu. Samą książkę jak najbardziej polecam osobom zainteresowanym, jak również w ogóle całą serię. Wiele z tych książek, nie wiem na ile legalnie, bo się nie znam, jest dostępnych do przeczytania online. Można je sobie po prostu wyświetlić i przeskakiwać stronę po stronie. No strony te istnieją, czyli może są legalne. Nie wiem, nie znam się, póki są, zachęcam, korzystajcie. Chyba tyle mogę powiedzieć. Gdyby ktoś chciał natomiast zakupić sobie wersję papierową, no to jest to wydatek około $250. I nie zrozumcie mnie źle. Ja bym z dziką radością kupiła tę książkę, jak i inne książki z serii w papierze. Natomiast no, $250 to jest cena dla mnie absolutnie zaporowa. Nie jestem w stanie dać tyle za książkę. Agata Romaniuk, Z miłości to współczuję, wydawnictwo poznańskie. Na wschodzie bez zmian. Chyba tak mogłabym tę książkę podsumować. Czego dowiedziałam się z reportażu? Że sytuacja kobiet w krajach muzułmańskich jest beznadziejna. Kto by się spodziewał? Tytuł jest przewrotny i spodziewałam się tego, że książka w jakiś sposób będzie próbowała zmienić moje zdanie na temat sytuacji społecznej, szczególnie sytuacji kobiet w krajach arabskich. No ten tytuł przewrotny na nic się w książce nie przekłada. Rzeczywiście autorka tutaj pokazuje nam, że ta sytuacja była, jest i zanosi się na to, że będzie beznadziejna, pomimo że no Oman, o którym pisze, wydaje się na tle innych krajów może pod pewnymi względami ciutkę lepszy. Książka była promowana jako mówiąca przede wszystkim właśnie o Omanie, o tym konkretnym kraju, ale tak naprawdę gdyby nie odniesienia na początku i tam parę jeszcze odniesień takich drobniejszych w dalszej części do konkretnego władcy i gdyby nie to, że nazwa kraju kilkukrotnie pada, to na dobrą sprawę można by ją odnieść do losowego państwa muzułmańskiego w regionie? Takie mam wrażenie? Nie wiem, może moja wiedza na ten temat jest zbyt mała, aczkolwiek książka jest pisana na, no, znowu pewnym jednak tak wysokim poziomie ogólności, że nie widzę tutaj za bardzo opowieści właśnie o tym Omanie konkretnie, widzę tutaj opowieść tak ogólnie o życiu w krajach Bliskiego Wschodu. Jest to zbiór znowu
historii poszczególnych osób, przede wszystkim poszczególnych kobiet. Co? No, jest to napisane sprawnie, jest to napisane dobrym językiem, który jest wartki, wciągający. To wszystko jest opisane plastycznie, ładnie. Ja wiem, ładnie to jest podobno najgorszy przymiotnik, ale no, to się po prostu dobrze czyta, tak? Szybko i wartko. I tutaj nie mam co się przyczepiać do tej warstwy językowej. Nie ma się też nią co zachwycać, to nie jest... To jest po prostu dobre, ale niewybitne. Mam wrażenie, że autorka starała się, na ile było to możliwe, oddać głos swoim bohaterkom bez jakiegoś takiego zbędnego oceniania ich. No ale nie do końca jej się to udało. Mam wrażenie, że wiele osób, z którymi rozmawiałam, to były takie osoby, które zdecydowały się, że no coś jej tam opowiedzą, ale tak naprawdę więcej chyba chciały ukryć niż opowiedzieć. W związku z powyższym wiele z tych historii jest takich, no, powiedziałabym, nieszczególnie pogłębionych. Jest też kilka historii, które mi się wydały zupełnie nieprawdopodobne. I ja wiem, bardzo często zdarza się, że prawda jest po prostu nieprawdopodobna, ale mamy tutaj na przykład taką historię, w której nasza autorka umawia się przez aplikację randkową z jakimś facetem. I ona jej zaczyna opowiadać o tym, że jest jakiś tam super bogaty, ma ustosunkowaną rodzinę, jest gdzieś tam krewnym rządzących i tak dalej. Jest przy okazji hiperprzystojny i tak dalej. I w sumie nie wiadomo, czemu się z nią umówił, bo na samym wstępie mówi jej, że ona jest przede wszystkim dla niego za stara, po drugie jest nie w jego typie i zaczyna jej snuć opowieść o swojej kochance, utrzymance, której kupił dom, którą dzieli zresztą z braćmi młodszymi. I tak sobie po prostu mówi o tym, że tak, że on ma dom, w którym żyje sobie kobieta, ona tam w tym domu ma taki jakby swój apartament, ale oprócz tego każdy z tych trzech braci ma swoją własną sypialnię w własnym stylu, no bo mogą dzielić kobietę, ale dzielenie sypialni najwyraźniej już ich przerasta, więc tak. Dodatkowo mężczyzna ten postanawia skontaktować naszą autorkę z tą ich wspólną kochanką, daje jej zarówno adres, jak i instrukcje, jak się do niej dostać, ponieważ tak od frontu po prostu do tego domu się nie wejdzie. Trzeba do niego wejść przez jakiś lipny zakład fryzjerski od tyłu, bo to jest w ogóle, słuchajcie, wielka, gigantyczna konspira, o której nikt się nie może dowiedzieć. Dlatego ten gość opowiada naszej autorce o tym przy kawie w miejscu publicznym. Musicie przyznać, że brzmi to troszkę dziwnie. Natomiast wszystko to prowadzi do konkluzji. Tutaj uwaga, wypisałam sobie, będzie cytat. Lela ma złotą cipkę. Na wydepilowanej ciemnej skórze skrzy się tatuaż. Misterne esy floresy wiją się ze wzgórka łonowego głęboko między uda. Wiem to, bo po zaledwie godzinnej rozmowie zapytała, czy chce ją zobaczyć nago. Chce. Zrzuca luźną tunikę. Pod spodem nie ma niczego. Modlę się, żeby nie kazała mi zrobić tego samego. Po pierwsze, po co miałaby. A po drugie, serio? Nie wiem, mi się ta sytuacja po prostu wydała totalnie nieprawdopodobna, tym bardziej, że nasza autorka później jeszcze w ogóle gdzieś tam bawi się detektywa, namierza braci tego faceta, o których on nie chce mówić, ale ona ich namierza bez żadnego problemu. Jeden z nich jest w ogóle dyrektorem banku i ona sobie tak po prostu idzie z nim na spotkanie niemalże z ulicy pod pretekstem jakichś problemów z kartą kredytową czy czymś takim. Jeśli miałabym tutaj obstawiać, to założyłabym, że sytuacja była w jakiś sposób bardziej skomplikowana, natomiast autorka ją uprościła, może w taki sposób, żeby troszkę ochronić tutaj tożsamość osób, o których pisze, natomiast to, co finalnie nam dała, no brzmi po prostu trochę jak bajka. To jest powód, dla którego ja nie wierzę za bardzo, że jest to reportaż. Mam wrażenie, że jest to taka trochę reporterska, ale jednak fikcja, jeżeli mogę tak powiedzieć. I troszkę mam wrażenie zmarnowanego potencjału, bo autorka żyła na Bliskim Wschodzie przez dłuższy czas i mogła się zagłębić chyba w tematykę bardziej, i to w taką tematykę rzeczywiście nie jednostkowych tam opowieści o ludziach, przede wszystkim jednak z wyższych sfer, bo większość osób, z którymi rozmawia, to nie są osoby z nizin społecznych, to są jednak osoby całkiem dobrze sytuowane. I tutaj pojawiają się wzmianki o takich rzeczach jak czasowe kontrakty małżeńskie, które de facto są w sumie prostytucją.
Mówi troszkę o wszechobecnym zmuszaniu córek do ślubów, o ciągłym ocenianiu kobiet, czy wygląda na tę taką, która będzie dobrze rodzić. I to ocenianie czasami wygląda w ten sposób, że na przykład przyszła panna młoda musi się przed żeńskimi członkiniami rodziny swojego przyszłego męża rozebrać i one ją, słuchajcie, oglądają, macają jak krowę na targu w detalach. Mówi troszeczkę o różnych testach na dziewictwo, certyfikatach dziewictwa. Mówi o tym, że w kontraktach ślubnych jest cennik od dziecka, przy czym dzieci mogą mieć różną wartość w zależności od płci. Mówi o problemie fetuszu dziewictwa, o tym, że wiąże się on z ciągłym szyciem narządów płciowych. Najpierw jest zaszywanie, żeby podczas nocy poślubnej na pewno było krwawienie i na pewno było obfite, no bo co to za noc poślubna, jak nie ma krwi, potu i łez. Potem jest po nocy poślubnej znowu szycie tego zmasakrowanego narządu, no bo im większa masakra była w trakcie, tym najwyraźniej lepszą dziewicą była panna młoda. Potem jest szycie po kolejnych porodach. Jakoś to tak będzie trwało, aż małżonek w końcu się znudzi i poprosi o nową zabawkę, czyli drugą żonę. I na tę drugą żonę pierwsza na bank się zgodzi. Oczywiście za odpowiednio wysoką opłatą, bo będzie już miała dość gwałtów, kolejnych szyć i ciąż. W międzyczasie oczywiście przemoc psychiczna i fizyczna i tak to się kręci od wieków. Co mnie uderzyło, to to, że autorka ewidentnie pisała pod wpływem emocji związanych ze swoim własnym rozwodem, o którym wspomina kilkukrotnie i ona wprawdzie nie podaje nam zbyt wielu detali, ale ilekroć o tym wspomina, to czuć, że tam po prostu się w niej gotuje i aż kipi. I jest w niej cała masa jakichś nieprzepracowanych emocji, żalu i mam wrażenie, że mogła się od tego powstrzymać, albo jeśli nie mogła się powstrzymać pisząc, no bo wiadomo, pisze o związkach i małżeństwie, więc jej własne doświadczenia mogły po prostu gdzieś tam wysuwać się w jej myślach na pierwszy plan, ale mam wrażenie, że podczas redakcji mogła te wzmianki usunąć, bo one tekstowi nie służą i wprowadzają taki chaos i mam wrażenie, że kompletnie niepotrzebne są te osobiste wstawki. Tym bardziej, że nic konkretnego z nich nie wynika i one są tak nie wiadomo po co, żeby się, nie wiem, czytelnik zaczął domyślić, co tam się stało i, nie wiem, snuć własne intrygi. Nie wiem, czemu to miało służyć. No ale właśnie, tutaj wychodzi cała masa mojego subiektywnego czepialstwa, podczas gdy mówię o tej książce, a ona jest dość wysoko oceniana i ja naprawdę nie wiem dlaczego. Sięgnęłam po nią, widząc ją w bibliotece, właśnie dlatego, że widziałam bardzo dużą ilość pochlebnych opinii. I nie wiem, może miałam w związku z tym jakieś zbyt wygórowane oczekiwania? Może oceniam tę książkę zbyt pochopnie i zbyt nisko ze względu na to, że jakby nastawiłam się, że to będzie coś niesamowitego, co tutaj zburzy mu światopogląd, no a tak się nie stało. Po prostu potwierdziłam sobie stereotypy i tyle. Nie wiem. W książce jest pewna ilość informacji, które uważam za totalnie bzdurne i w tej chwili chciałabym wam przeczytać bzdurę tego półrocza. Uwaga! Dzietność spadła do 2,8 dzięki polityce edukacyjnej Ministerstwa Zdrowia promującej większe odstępy między kolejnymi dziećmi. Zamężne kobiety mają także łatwy dostęp do środków antykoncepcyjnych. Ostatnie 30 lat przyniosło spektakularną zmianę w liczbie rodzących się dzieci. Jeszcze w 1988 współczynnik dzietności wynosił 8,6. Taka zmiana w krajach zachodnich trwała kilka stuleci, a w Omanie dokonała się w ciągu jednego pokolenia. Ta informacja, zgodnie z moimi notatkami, zamieszczona jest na stronie 131. Jasne, tak, bo na Zachodzie antykoncepcję oraz walkę z przerodnieniem mamy od kilku stuleci. Wiadomo, sama mam pamiętnik mojej przodkini z XVII wieku, która mówi o tym, że no wiecie, jak była u wód, to przy okazji kupiła sobie zapas tabletek antykoncepcyjnych na cały rok. A ta druga moja przodkini, która była chłopką, no wprawdzie nie pisała, ale w ustnych przekazach, wiecie, z matki na córkę, wyszło, że tak, że co jakiś czas przyjeżdżał lekarz do wsi i rozdawał antykoncepcję. I tak wygląda właśnie walka z przeludnieniem na przestrzeni kilku stuleci w Europie. Czy ja się czepiam? Być może, nie wiem, mnie to rozbawiło. Dajcie znać, czy rozbawiło równie mocno i was. Ostatnie zdanie o tej pozycji. No, nie polecam jakoś szczególnie, chyba że ktoś po prostu lubi o tym czytać, no to można, bo czyta się po prostu dobrze. Ale mnie ten reportaż po prostu rozczarował.
Przypadki inżyniera ludzkich dusz, Józef Szkworecki. Mam nadzieję, że tak się czyta, jestem beznadziejna w czytaniu nazwisk obcych. Muszę przyznać, że w wybieraniu powieści jestem dla siebie zdecydowanie lepsza niż w wybieraniu reportaży. Może dlatego, że więcej powieści czytam. To jest genialne. Zacznę od minusów. Gruba, ciężka, nieporęczna. Nie kocham tej czcionki. A, przy okazji. Tłumaczenie. Andrzej Jagodziński. Wydawnictwo Dowody na istnienie. Oprócz tego, że nie kocham tej czcionki, nie kocham również tego wysokiego kontrastu. Nie wiem, czy to będzie widać przy moim oświetleniu, ale książki są naprawdę bardzo śnieżno-białe, a tusz jest bardzo czarny. I ja przy tak wysokim kontraście po prostu się męczę, w sensie nie psychicznie, męczy mi się wzrok. W związku z powyższym tę książkę czytałam dość długo. Myślałam, że to naprawdę będzie książka miesiąca, w tym sensie, że będę czytała ją miesiąc. Tak się nie stało. Oczywiście czytałam ją znacznie, znacznie krócej. Jeśli chodzi o wady, to byłoby na tyle. A nie, przepraszam, jest jeszcze jedna, moim zdaniem dość ważna literówka. W pewnym momencie nasz narrator oraz główny bohater wspomina o powieści Czuła jest noc Fitzgeralda i o jej głównym bohaterze, Dicku Diverze, który no właśnie z Dicka Divera stał się Dickiem Dinerem. Na kartach naszej powieści, no też ładnie. Także, tak, to nie jest tak, że ja pamiętam 100% wszystkich nazwisk, wszystkich bohaterów, wszystkich książek, jakie czytałam, ale póki jeszcze pamiętam, jak się nazywał bohater Thunder is the Night, no to tak, no to udało mi się to zauważyć. Ja wiem, wszyscy robimy literówki, sama to robię i nieraz w moich materiałach widzieliście, że gdzieś tam w podpisikach też mi się zdarza, ale wiecie co, moje nie przechodzą przez profesjonalną korektę, więc no, powiedzmy, że zastosuję do siebie taką trochę taryfę ulgową, a wydawnictwu, no tak lekko, muszę się do czegoś doczepić, no wiecie, że muszę się do czegoś doczepić, niech będzie jedna literka. Natomiast cała reszta, jeju, jakie to było dobre. Zacznę może od kwestii językowych. Tu jest przebogato. Naszym głównym bohaterem jest pisarz Daniel, który jest również narratorem. Oprócz niego wypowiadać się jednak mają okazję również inne osoby, ponieważ pojawiają się w tej powieści dość liczne listy jego przyjaciół i znajomych. Są one wspaniale zróżnicowane językowo, oddając pochodzenie, przede wszystkim społeczne oraz poziom wykształcenia poszczególnych postaci. Szczególnie rzucają się w oczy przede wszystkim niegramatycznie oraz nieortograficznie pisane listy przyjaciela Loizy, które w dodatku wszystkie zaczynają się i kończą niemalże tak samo i są absolutnie, absolutnie przeurocze. Również w dialogach oczywiście język jest stylizowany, a dialogów jest tutaj dość dużo. Osobiście uwielbiam i podejrzewam, że nie tylko ja, zamerykanizowany bełkot jednej z bohaterek drugoplanowych, pieszczotliwie nazywanej debilinką, która wyraża się takim slangiem typowego, wiecie, człowieka wschodu w Ameryce, przekręca i dopasowuje angielskie słowa do swojego języka ojczystego, więc mamy tutaj kwiatki typu flor pokryty karpetem. I tych amerykanizmów jest całe mnóstwo, ale jej wypowiedzi to jest pod tym względem, słuchajcie, no czyste złoto. Powieść jest wielowątkowa, narracja nie jest prowadzona linearnie i chronologicznie. Opowiada przede wszystkim o życiu naszego bohatera oraz czeskich imigrantów w Kanadzie, ale opowiada również o wojnie, komunizmie, miłości czy literaturze. Konstrukcja jest fragmentaryczna. Naszemu bohaterowi co rusz coś się przypomina, co chwilę do czegoś wraca, miesza ze sobą wątki i historie, chociaż finalnie każdy z nich, każda z tych historii, każdy z wątków doprowadzone są do jakiejś mniej lub bardziej satysfakcjonującej konkluzji. Całość momentami sprawia wrażenie chaosu, ale jest to chaos zaplanowany, przemyślany i kontrolowany. Nie jest to chaos spontaniczny. Nasz bohater jest, można powiedzieć, takim alter ego autora. Tak jak on jest pisarzem, emigrantem oraz profesorem literatury anglojęzycznej na Uniwersytecie w Toronto. Tytuły poszczególnych rozdziałów nawiązują do przedstawianych na jego zajęciach pisarzy. Daniel konfrontuje swoich studentów z własnym doświadczeniem wojny oraz komunizmu właśnie przez pryzmat twórczości innych pisarzy i trzeba przyznać, że nieszczególnie dobrze mu to jednak wychodzi, ponieważ młodzi ludzie nie tyle nie mają totalitarnych doświadczeń, co nawet nie są tak naprawdę w stanie ich sobie wyobrazić. Czeska emigracja to jest niesłychanie malownicza grupa ludzi, którzy z jednej strony zachłysnęli się nowymi możliwościami i wolności w swojej nowej ojczyźnie, ale z drugiej strony gdzieś te Czechy bardzo głęboko w nich tkwią,
tkwi w nich również ta trauma związana albo z wojną, albo z komunizmem, albo z obiema tymi rzeczami, marzą o obalaniu komunizmu. Dodatkowo, no jednak są takie dość podejrzliwe wobec świata i wobec innych, ponieważ wiedzą o tym, że agenci SB gdzieś tam depczą im po piętach i próbują tę grupę emigracyjną zinfiltrować. Kanada w oczach naszego głównego bohatera oczywiście jest trochę takim, wiecie, rajem, do którego przybył, jest takim krajem szczęśliwym, jest wielokrotnie lepsza od tych Czech, które musiało zostawić, natomiast nie są w stosunku do swojej nowej ojczyzny bezkrytyczny, widzi nierówności społeczne, widzi rasizm, szczególnie w stosunku do rdzennych mieszkańców tego kraju oraz osób czarnoskórych. I chciałabym tutaj może przytoczyć takie jedno zdanie, które sobie wynotowałam, które moim zdaniem świetnie właśnie to podsumowuje. Brzmi ono: świństwa powtarzają się w wariantach, których schematy są do siebie zawstydzająco podobne. Na okładce książki możecie przeczytać zdanie, nie wiem, czy będzie widoczne, Mariusza Szczygła, które brzmi: mówi ona o tym, że głupio jest wszędzie. I rzeczywiście tak, jest to jedno z zdań, którymi można by tę książkę jak najbardziej trafnie podsumować. Co my tutaj znajdziemy? Humor, dystans, ironię, jakiś taki tragikomiczny sztafaż, którym nasz bohater, ale również nasz autor próbuje się zdystansować od tej ponurej rzeczywistości, którą ze sobą zostawił. Jest to rzecz bardzo nostalgiczna, bardzo słodko-gorzka. Jest to książka moim zdaniem świetna, angażująca. Zarówno emocjonalnie, jak i intelektualnie, co już po odwołaniach do samych autorów, których wcześniej wymieniłam, mogliście wywnioskować. Tutaj znowu jest ten motyw literatury, sztuki jako narzędzia, które pozwala człowiekowi, pomaga człowiekowi poradzić sobie jakoś z traumą, zrozumieć, uporządkować świat, ale też spróbować przez literaturę opowiedzieć swoje doświadczenie komuś innemu. Bo ta książka trochę też o tym jest. O tym, jak spróbować uświadomić młodemu pokoleniu ludzi ze skrajnie odmiennego świata, czym jest totalitaryzm, czym jest komunizm. I tutaj rozdział zatytułowany Konrad przede wszystkim robi takie piorunujące wrażenie. Są rozważania naszego autora o jądrze ciemności oraz przeprowadzenie pewnych paralel między Stalinem a jednym z bohaterów tamtej powieści. Nie będę się tutaj w to bardziej zagłębiać. Polecam przeczytać, ponieważ jest to porażająco aktualne w kontekście tego, co dzieje się no tuż za naszą granicą i miejmy nadzieję, że nie stanie się u nas. Pokochawszy, Jerzy Bralczyk, Lucyna Kierwil w rozmowie z Karoliną Oponowicz, wydawnictwo Agora. Książki tej nie pokochawszy i tak zamierzam się o niej powiedzieć. Językoznawca oraz psycholożka mają rozmawiać o miłości w języku. No i rozmawiają. Czasem o języku, czasem o miłości. Jest to rozmowa momentami humorystyczna, ale powiem szczerze, na dłuższą metę taka trochę nużąca. Nigdy w życiu nie spodziewałam się, że powiem to o jakiejkolwiek rozmowie bądź książce, którą tworzył bądź współtworzył Jerzy Bralczyk, którego jestem absolutną fanką. I czytałam wiele z jego poprzednich książek, również tych bardziej lekkich i popularnych, i zawsze byłam po prostu zadowolona, a tutaj no niestety nie. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jest to rozmowa i w zapisie tracimy bardzo dużo kontekstu, bo tak naprawdę tracimy tembr głosu, tracimy jakieś zawieszenie głosu, tracimy jego barwę, sposób wypowiadania słów, może gdzieś ironia i jakieś dające się przekazać poza słownie, poza czysto słownie, emocje gdzieś mi umknęły, ale no, ta rozmowa była taka, wiecie, sucha, trochę sztywna, trochę sztampowa, nie wyszła poza to, co mogłam założyć po tytule, że będzie zawierała. Może gdybym tej rozmowy słuchała, a nie ją czytała, to miałabym inne wrażenie. Chociaż nie wiem, mam wrażenie, że jestem czytelniczką dość uważną i dość wyczuloną na humor i emocjonalny wydźwięk tekstu. Trochę mało mi tutaj tego, do czego
poprzednie książki Bralczyka mnie przyzwyczaiły, czyli lekkości, humoru, za dużo natomiast takiego mentorskiego tonu i takich, wiecie, ex-katedra powiedzianych zdań na zasadzie dogmatów. Na przykład dogmat o tym, że nie ma czegoś takiego jak długoletni związek, w którym ludzie się nie kłócą. No jest. Mój taki jest. Żyjemy ze sobą 17 lat, nie zaliczyliśmy jeszcze ani jednej awantury, ani jednych cichych dni i ominęły nas naprawdę te wszystkie takie dziwne atrakcje. Także da się. Nie wiem, może my jesteśmy po prostu nienormalni, a może nie. Może to po prostu pan Bralczyk z panią Kirwil nie potrafią stworzyć związku zgodnego. Może lubią ten ogień i wolą żyć na zasadzie, kto się czubi, ten się lubi. Cóż mogę powiedzieć? Wolność Tomku w swoim domku? Proszę mnie nie implikować tutaj, że jestem nienormalna, bo się nie kłócę. No i oczywiście moje oburzenie tutaj jest jak najbardziej przesadne, natomiast no chciałam wskazać to konkretne zdanie jako taki po prostu przykład pierwszy z brzegu, że no tak, padają takie stwierdzenia, które są podane jako pewnik. A pewnikiem nie mogą być, ponieważ każdy z nas jest inny, każdy z nas tworzy inny związek i nie wszystkie związki wyglądają tak jak związki tutaj naszych rozmówców. Bardzo rozczarował mnie rozdział o seksie w języku, ponieważ tak naprawdę więcej się dowiedziałam o tym, jak pruderyjnym człowiekiem jest profesor Jerzy Bralczyk, a mniej dowiedziałam się na przykład o pochodzeniu różnych słów związanych z okołołóżkową sferą ludzkiego życia. No i powiem szczerze, trochę się dziwię, czytając rozmowę językoznawcy oraz psychologa, w której czytam pytanie retoryczne, po co w ogóle o tym rozmawiać. No, złośliwie mogłabym powiedzieć, może po to, żeby później nie musieć się kłócić, nie wiem. Mam wrażenie, że określenie te sprawy pada w tej rozmowie mniej więcej tak często jak na losowo wybranej lekcji religii bądź może bardziej wychowania do życia w rodzinie w szkole naznaczonej Przemysławem Czarnkiem. Uważam, że dorośli ludzie wykonujący zawody takie, jakie wykonują, powinni rzeczowo potrafić rozmawiać o seksie bez uciekania się do eufemizmów rodem z salki katechetycznej. Moje prywatne zdanie. Nie trzeba się z nim zgadzać. Zachęcam, żeby się nie zgodzić i polemizować ze mną w komentarzach, jak najbardziej. Natomiast no, takie ono jest. Moje prawo. Oboje rozmówcy są raczej zamknięci. On na wpół humorystycznie co jakiś czas, podejrzanie często, stwierdza, że o pewnych rzeczach woli nie mówić, bo jeszcze dostanie po głowie. Ona z kolei uważa, że no, pewnych tematów w ogóle nie warto w życiu poruszać. Co jest bardzo dziwne u psychologa, bo mam wrażenie, że ten zawód trochę polega na poruszaniu wszelkich, przede wszystkim trudnych tematów. No ale z tego, co zdążyłam się zorientować, to pani Lucyna jest teoretyczką, ona wykłada psychologię, natomiast i to konkretnie jej dział, natomiast nie jest terapeutką, więc może z tym związane jest jej zamknięcie, jeśli chodzi o rozmowę na pewne tematy. Zaniepokoiły, a wręcz w jednym przypadku zmroziły mnie takie zdania padające w tej książce. Jedno to było zdanie pani Lucyny Kivriu, która powiedziała o tym, że nie śledzi nowych trendów w psychologii. Okej? Natomiast drugie to było stwierdzenie, że no jest teraz moda na takie amerykańskie slogany typu poznaj samego siebie. Poznaj samego siebie w ogóle nie jest amerykańskim sloganem, jest starogreckim sloganem, który w dodatku był wyryty przy wejściu do jednej z najważniejszych świątyń starożytnej Grecji, czyli do sanktuarium delfickiego. Także tak, sorry, musiałam się przyczepić. Po prostu nie miałam wyjścia w tej sytuacji. Musicie mnie zrozumieć. Tak jeszcze dodatkowo, mam wrażenie, że Jerzy Bralczyk troszeczkę za bardzo monopolizuje tę rozmowę i są takie momenty, w których chciałabym usłyszeć coś więcej ze strony jego partnerki, bo ona zaczęła coś mówić i to było bardzo ciekawe, bo to nie jest tak, że w tej rozmowie nie ma ciekawych rzeczy. Nie, nie, jest ich oczywiście mnóstwo. Ja tutaj trochę się skupiłam na tym, co negatywne, ponieważ no
po prostu po tym autorze, po Bralczyku dokładnie, spodziewałam się po prostu więcej, a mnie do czegoś innego przyzwyczaił, zepsuł mnie. W każdym razie, są takie momenty właśnie, w których ona zaczyna coś mówić i ja czekam na to rozwinięcie, ale ono nie następuje, bo następuje żart pana Jerzego, który po prostu ucina dyskusję i koniec, przechodzimy dalej. Mam wrażenie, że oni oboje do tej rozmowy troszkę się chyba nie przygotowali, troszkę za bardzo poszli na żywioł, na pewno nie przegadali między sobą, jakich tematów i wątków osobistych nie poruszać. I to w tej rozmowie, słuchajcie, bardzo widać. Natomiast chyba też doszli do wniosku, że skoro oboje, po pierwsze, świetnie posługują się językiem polskim, i tak, językowo to jest po prostu doskonałe. Skoro oboje są erudytami, co też bardzo intensywnie widać, no to po prostu sobie porozmawiałem, będzie miło, będzie fajnie, ale koniec końców no, wyszło chaotycznie. Czy była to strata czasu? Nie, ja się całkiem nieźle bawiłam czytając tę książkę, natomiast rzeczywiście raczej polecałabym w momencie, w którym człowiek ma ochotę na coś takiego, wiecie, no trochę lżejszego, nieszczególnie angażującego i tak po prostu musi tak sobie, nie wiem, usiąść, troszkę oczyścić umysł, nie wiem, może potrzebuje przerwy między jakimiś cięższymi lekturami, a niekoniecznie ma ochotę w tym czasie oglądać serial. Natomiast ewidentnie nie jest to książka, co do której mam takie zdanie, że ej, trzeba przeczytać. Nie, nie. Zdecydowanie pod tym względem polecam inne książki profesora Bralczyka. Przedostatnia rzecz, zbliżamy się powoli do końca. Susanna Clarke, Piranesi. Jest to książka osobliwa, dziwaczna, niepokojąca od pierwszej strony, mimo że niesłychanie spokojna, można wręcz powiedzieć, że senna momentami. Piranesim jest mężczyzną, jednym z dwójki ludzi zamieszkujących świat, który jest skomplikowaną budowlą o wielu skrzydłach i dziedzińcach, przypominającą labirynt. Budowla jest częściowo zatopiona, dolne poziomy zalewa morze, a rytm życia naszego bohatera odmierzają kolejne przypływy i odpływy. Nie wie, kiedy znalazł się w tym domu, nie pamięta swojej przeszłości, nie zna swojego prawdziwego imienia i ma jedynie mgliste poczucie, w jakim jest wieku. Piranesi zajmuje się całymi dniami katalogowaniem rzeźb, które znajdują się w budynku. Mieszka sam, żywi się tym, co złowi lub znajdzie, narzędzie oraz ozdoby robi z tego, co znajdzie. Czasami dostaje coś od drugiego, którego uważa za przyjaciela, z którym widuje się regularnie raz w tygodniu. Jest dobroduszny, prosty, wydaje się skrajnie naiwny, ma jednak analityczny umysł, jest ciekawy swojego dziwnego świata, jest wrażliwy, systematyczny, zachowawczy w wyciąganiu wniosków. Dba również o kości ludzkie, które znalazł w różnych salach swojego świata, swojego domu. Jego spokój zakłócony jest nagle pojawieniem się śladów bytności w domu dodatkowej trzeciej osoby oraz nagłym niepokojem drugiego, związanego właśnie z tymże pojawieniem się. Drugi zaczyna go ostrzegać, mówić o tym, że w domu pojawił się wróg. I o fabule tak naprawdę więcej nie chciałabym w tej chwili mówić, ponieważ ta książka nie fabułą stoi, ona nie jest jakaś przesadnie skomplikowana ani zawiła. Jest wręcz przeciwnie, dość prosta. Ta książka stoi przede wszystkim klimatem, emocjami, poczuciem niepokoju Piranesiego. O tej książce swojego czasu było dość głośno, ale trzeba przyznać, że dość niekonkretnie i takie przymiotniki i opinie, które o niej słyszałam, no to przede wszystkim, że magiczna, tajemnicza, wciągająca, no i tam mnóstwo innych. Ponieważ ona była dość intensywnie promowana, no to gdzieś tam wciągnęłam na jakąś taką listę do przeczytania, ale nie na tą taką, wiecie, listę do przeczytania na pewno, tylko na tę taką listę, no dobra, jak będzie nastrój. Nie będę chciała sięgnąć po jakąś fantastykę, bo zasadniczo jest to fantastyka, no to może sobie sięgnę. I w sumie dobrze, że to zrobiłam, cieszę się, że to zrobiłam, bo na książce bawiłam się naprawdę dobrze. Chociaż bawiłam się to chyba jest źle powiedziane, z książką spędziłam dobrze czas. Ta książka jest bardzo zadowalająca estetycznie. Jest dobrze napisana i świat, który przedstawia, jest ciekawy i wydaje się absolutnie piękny, nie tylko w swojej tajemniczości, ale w swoim wyrazie plastycznym, ponieważ jest to dzieło architektoniczne wypełnione szczelnie dziełami rzeźbiarskimi. Fabuła wraz z Piranesim tak naprawdę początkowo bardzo niespiesznie snuje się po tym świecie, po tym budynku, po tej przestrzeni. Piranesi swoim światem jest absolutnie oczarowany, kocha go, to widać od dosłownie pierwszego zdania. Jest również zafascynowany jego zwierzęcymi mieszkańcami, ponieważ w świecie Piranesiego żyje dość dużo ptaków.
Piranezim zapoznajemy się poprzez jego pamiętniki, tak więc narracja jest pierwszoosobowa i jest bardzo momentami emocjonalna. Tak naprawdę my poznajemy tego bohatera, ponieważ on swoje pamiętniki tworzy w sposób bardzo osobisty. Są one dość autotematyczne. On dość często w pamiętnikach zajmuje się samym sobą, swoją przeszłością, pewnymi dywagacjami na jej temat. Pojawia się tam wiele takich uroczych i powiedziałabym rozczulających, ale nie tanio wzruszających zadziwień, spostrzeżeń na temat świata, natury, człowieka. Pojawiają się takie piękne, okrągłe zdania typu: czymże jest kilka dni chłodu w porównaniu z przyjściem na świat nowego albatrosa? No, czymże? W sumie nie do końca wiem, na co liczyłam, sięgając po tę książkę. Liczyłam na pewno na to, że przeczytam taką niesztampową fantastykę i rzeczywiście to otrzymałam i było to wysoce, wysoce satysfakcjonujące. Ja się przy tej książce po prostu bardzo dobrze czułam. Ona mnie tak trochę wyciszyła, uspokoiła. Jest to książka, która na moje, jako czytelnika, emocje miała taki kojący wpływ, chociaż nie jest to taka, wiecie, typowa feel-good book. Nie jest to jednak książka z pewną dozą tajemniczości, aczkolwiek nigdy nie miałam takiego poczucia, że Piranesiemu coś złego się stanie. Miałam takie poczucie, że to jest ta postać, która po prostu zasługuje na rozwikłanie swojej tajemnicy, zasługuje na happy end i że książka konsekwentnie będzie do tego zmierzać. Tak też się i stało. Informacja, o którą absolutnie nikt nie prosił, świetnie się ją czyta przez soundtracku ze Skyrima. Pod warunkiem, że wyrzuci się z niego te wszystkie takie, wiecie, dynamiczne, bitewne kawałki. Naprawdę, idealnie te dwie rzeczy do siebie pasują. Polecam. I wiecie co, ja doskonale rozumiem te wszystkie osoby, które w bardzo niekonkretny sposób mówiły o książce Piranesi, ponieważ robię dokładnie to, co one w tej chwili. Książkę, niemniej jednak, polecam z zastrzeżeniem, że jest ona bardzo nastrojowa i wymaga pewnego takiego cierpliwego nastawienia i takiego momentu w życiu czytelniczym, w którym potrzebujemy czegoś spokojnego i kojącego. Nie wiem, czy chciałabym ją podsumować jednym zdaniem, natomiast chciałabym was zostawić z opinią Piranesiego o jego świecie. Piękno domu jest niezmierzone, a jego dobroć bezgraniczna. I ostatnia rzecz, którą chciałabym wam pokazać, wreszcie zmierzamy do końca. Ja nie wiem, ile będzie trwał ten film. User Friendly. Cliff Kwang i Robert Fabrikant. Przekład Dawid Czech. Wydawnictwo Charakter. I zacznę nietypowo. Od okładki. Ja wiem, nie ocenia się książek po okładce, ale wiecie co? Ta książka jest user friendly. Nie wiem, ile osób miało okazję ją macać, ale jest bardzo przyjazna użytkownikowi. Ją się smyra po prostu jak, nie wiem, jak żółwia pod szyjką, jak szczureczka po grzbiecie. To jest taki głęboki mat. Nie wiem, czy będzie tutaj strukturę widać. To jest taki głęboki, chropowaty mat, który tak dobrze trzyma się w dłoni. Te palce się po książce nie ślizgają i ja się obawiałam, że ta śnieżno-biała okładka w związku z tym za chwilę będzie po prostu cała wypalcowana, ale nie. Tutaj nie widać ani śladów palców, ani tak naprawdę żadnych zabrudzeń. Nie wiem, co to jest materiał, ale wow, jak tutaj forma po prostu doskonale pasuje do tytułu. Jeśli chodzi o dalsze techniczne szczegóły, spójrzcie na to. Tutaj kolor papieru jest troszeczkę ciemniejszy od śnieżno-białego koloru okładki. Ten papier nie jest taki właśnie super bijący po oczach, jeśli chodzi o białość. Czcionka też nie jest idealnie smoliście czarna, w związku z powyższym kontrast nie jest, jest duży, nie powiem, ale nie jest męczący i pomimo 30 bodajże 7 linijek na stronę, to nie jest moją ulubioną ilością, muszę przyznać. Wolę, jak książka ma 34-35, jakoś bardziej przejrzyste mi się te strony wydają, to czyta się tak od technicznej strony bardzo, bardzo dobrze. Dodatkowo jest fantastycznie szyta, grzbiet nie trzeszczy za bardzo. Jedyną rzeczą, do której się doczepię, to to, że przypisy na końcu nie są user friendly.
Wydawcy. Ja wiem, że tego nie oglądacie, ale nie wiem, może ktoś wam doniesie. Błagam, nie róbcie tego. Koniec apelu. A teraz już nie przechodzę do lektury. Autorzy na zaskakujących, zróżnicowanych przykładach przedstawiają czytelnikowi sposoby myślenia projektowego, bo nie jest to historia designu jako takiego, jest to historia pewnej dość nowej w sumie idei, mianowicie idei designu zorientowanego na użytkownika, która łączy się dość ściśle z przemianami technologicznymi ostatnich dziesięcioleci oraz rozwojem technologii przede wszystkim cyfrowych. Historie projektowania postrzegają jako historię interakcji między użytkownikiem a produktem. Design według nich ma być etyczny oraz empatyczny, nie konfundujący użytkownika. Tylko taki design sprawi, że świat będzie wygodniejszym, ale również znacznie bezpieczniejszym miejscem. Naprawdę nie spodziewałam się, słuchajcie, że w książce o designie znajdę cały rozdział o tym, że świat prawie zaliczył bonusowy wybuch elektrowni atomowej przez źle zaprojektowaną kontrolkę. Jednym z najważniejszych słów tej książki jest empatia, czyli wczucie się projektanta w użytkownika, dla którego projektuje. I tutaj jeden taki sposób, którego osobiście miałam okazję kiedyś spróbować, to jest na przykład używanie specjalnych kombinezonów podczas projektowania dla osób starszych bądź z jakimiś ograniczeniami ruchowymi. Są takie kombinezony, które ograniczają ruchy, ograniczają pole widzenia. Jest to doświadczenie dość niesamowite, bo z jednej strony człowiek tak, no dobra, każdy sobie tam coś kiedyś zwichnął, złamał, mniej więcej wie, że bywają takie sytuacje w życiu, w których jakoś te ruchy są ograniczone. Ja na przykład zaliczyłam kiedyś wypadnięcie dysku i o matko, to były najgorsze 2 tygodnie mojego życia prawdopodobnie. No, ale są ludzie, którzy te ograniczenia z wiekiem nabywają i mają je już zawsze i one się tylko niestety pogłębiają i czeka to większość z nas, jakby nie patrzeć. I w tym kombinezonie miałam okazję testować różne systemy otwierania szafek, przede wszystkim szafek górnych, które otwiera się na przykład pukając w nie, albo wykonując gest przy czujniku, jakiś taki prosty, albo po prostu klikając przycisk bądź pilota. I to są świetne rozwiązania, natomiast ich wadą jest to, że tak już odbiegnę od tematu i pójdę w prywatę, że taki jeden kolokwialnie powiedzmy zawias, chociaż to nie jest zawias, to jest cały system, kosztuje mniej więcej tyle, to tak wiecie, z 1,5 średniej polskiej emerytury, więc tak, rozwiązanie techniczne mamy dla osób starszych, natomiast żadnej osoby starszej w naszym kraju na to po prostu nie stać i nie sądzę, żeby w następnych dziesięcioleciach najbliższych stać było, także tak, ale wracając do książki, bo o niej miałam mówić. Design to nie tylko wygoda, to również kreowanie nawyków konsumenckich i bardzo mi się podobały szczególnie rozdziały związane z samochodami elektrycznymi, w których pokazane było, w jaki sposób kierowców można zmotywować oraz wyrobić w nich nawyk bardziej ekonomicznego i przyjaznego środowisku jeżdżenia. I z jednej strony, okej, fajnie, kierowcy będą zużywać mniej paliw kopalnych, ale z drugiej strony, hola, hola, to brzmi strasznie niepokojąco. Design ma w nas wyrobić nawyki, ma nas wychować. Dlatego właśnie design powinien być etyczny. Termin user-friendly tutaj autorzy nie tylko tłumaczą, ale i opowiadają też, w jaki sposób w ogóle powstał, więc jest ten rzeczywiście też rys historyczny dotyczący tej konkretnej gałęzi designu. Cieszy mnie bardzo, że jest dużo odniesień do takich starszych, analogowych produktów i sposobów projektowania. Nie skupili się autorzy tylko i wyłącznie na projektowaniu tej doświadczenia cyfrowego. To nie jest książka tylko o projektowaniu, to jest książka o kreowaniu bezpiecznego, wygodnego, czyli po prostu ergonomicznego świata, takiego, w którym ludziom będzie się lepiej funkcjonowało. I jedyne, czego mi w tej książce zabrakło, to odpowiedzi na pytanie, skoro tylu ludzi zajmuje się designem i skoro wszystko ma być takie wspaniałe, piękne i wygodne, to dlaczego ja mam zespół cieśni nadgarstka, którego nabawiłam się klikając myszką? Tak. Nie, ale serio, książka jest rewelacyjna, uważam, że powinna być lekturą obowiązkową na wszelkich uczelniach okołoprojektowych, na wszelkich kierunkach okołoprojektowych, chociaż moje doświadczenie studiowania no właśnie na jednym z takich kierunków podpowiada, że nie ma czegoś takiego jak lista lektur w ogóle, a lista lektur obowiązkowych to
tym bardziej. Ja ją polecam każdemu, przede wszystkim ludziom, którzy parają się designem w jakiejkolwiek jego odmianie, czy jest to projektowanie ogródka, czy jest to projektowanie smartfona. I to tyle na dziś. Nagadałam się. Więcej książek w maju i czerwcu nie czytałam. Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy zdecydowali się spędzić ten czas ze mną i dotrwali do końca mojej tyrady o ostatnio czytanych przeze mnie książkach. Szczególnie gorąco witam moje rosnące ciągle grono subskrybenckie. Jeśli jeszcze do niego nie należysz, to nie krępuj się. Skoro tu jesteś, to znaczy, że lubisz książki, mamy ze sobą już coś wspólnego. Pasujesz do nas jak ulał. Klikaj. Oczywiście lajkiem też nie wzgardzę, no bo jak wiecie, ja lajkiem pod materiałem nigdy nie gardzę, także jeśli ktoś ma ochotę w ten sposób wyrazić swoje tutaj uznanie dla mojego youtuberskiego trudu, to również proszę się nie krępować. Następnym razem chciałabym Was zaprosić na coś bardziej typowego jednak dla mojego kanału, ponieważ będziemy wracać do antycznej Grecji. Będzie coś bardzo mitologicznego, bardzo archaicznego i bardzo anonimowego przy okazji. Ale nie samą Grecją żyje człowiek. W ostatnim moim materiale wspominałam o tym, że powoli biorę się za Gilgamesza, ponieważ mam nowe tłumaczenia i tak ja go już kartkuję, macam, zaczynam podczytywać i tworzyć pierwsze notateczki, także spodziewajcie się spodziewanego w najbliższym czasie. Może jeszcze w te wakacje Gilgamesz, kto wie, mam nadzieję, że te plany mi wyjdą. Dajcie znać, co Wy planujecie czytać w te wakacje, co polecacie, czy polecacie jakieś książki podobne do tych, które czytałam i mi się podobały. Chętnie zawsze coś dopiszę do mojej listy lektur. Książki, które ostatnio czytałam, w większości podobały mi się, no ale wiecie, że tak mówię, że do opozjonu jestem kobietą, więc nie wiem, na ile powinniście się do tej opinii przywiązywać, szczególnie panowie. Te książki, które podobały mi się trochę mniej, no powiem tak, no, podobały mi się mniej, owszem, trochę mnie zawiodły, ale z drugiej strony nie czułam potrzeby porzucenia żadnej z nich w trakcie czytania, a nie mam z tym najmniejszego problemu, więc wszelkie moje krytyczne uwagi też, no, troszkę może skupiłam się rzeczywiście na negatywach niektórych z nich ze względu na ograniczenia czasowe. Ten film nie może trwać po prostu 3 godzin, a widzę, że nagrania mniej więcej... Ale nawet nie zgadywać, ile mam. A tak już na serio. Mam nadzieję, że Wam się po prostu podobało, dobrze się bawiliście na tym materiale. Zapraszam oczywiście na następnych. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Pa! Ponieważ... Tak... Ciągłe wylewanie żelów... Fuck. Jeśli czytając widzę przypis i mogę zrobić to, a muszę zrobić... to, no to zgadnijcie, którą opcję będę wolała.